Cześć, tu Gorygon, witam was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Factorio, naszym poradniku dla nowych graczy. Niewiele nam zostało do zrobienia, jedyne co musimy zrobić to wysłać rakietę, mianowicie włożyć do niej satelitę i chyba będziemy już gotowi. Także może zanim to zrobimy, zróbmy takie małe obejście po naszej bazie, żeby ten ostatni raz sobie spojrzeć, co żeśmy tutaj zrobili i wysyłamy rakietę. Nie martwcie się, wyszło Factorio 0.16. Mam nowe siły na to, żeby znowu poświęcić 50 godzin na mapę. I spokojnie, tym razem mam zaplanowaną mega fabrykę. Mam nadzieję, że nam się uda, jeśli mój komputer nie odmówi współpracy. I pociągnie po prostu tę ilość rzeczy na mapie. To spokojnie zbudujemy jakąś olbrzymią fabrykę. Także co, piękne to było 20 kilka odcinków. Sporo też sam rzeczy się nauczyłem. Przede wszystkim, żeby nie robić czegoś takiego. Po prostu tutaj to pomieszanie tych pasów jest niesamowite. Nie mam pojęcia, jak to działa. Tutaj już na dole troszkę poddałem się, już mi się nie chciało doprowadzać tego, więc te ostatnie dwie rzeczy, które tutaj kraftujemy, zrobiliśmy tak troszkę w stylu spaghetti. Co, pomiędzy odcinkami jeszcze tam robiłem różne rzeczy, typu na przykład postawiłem tutaj roboporty, bo nie chciało mi się tego czyścić, więc po prostu roboty naprawiają te wieżyczki mniej więcej raz na dwie minuty. No i co? Oczywiście mamy tutaj parę rzeczy, które są nam zbędne, na przykład te żółte pasy. Tego w ogóle nie potrzebowaliśmy produkować spokojnie od 12 czy 15 odcinków. Myślę, że można byłoby różne rzeczy lepiej zaplanować, na przykład to. Tutaj oczywiście ja też dobudowywałem w miarę, ale jak widzicie, mamy różne niedobory i tak dalej, więc różne rzeczy można było tutaj inaczej zaplanować. Ale to zawsze jest specyfika mapy i po prostu no, nie ma co z tym zrobić. Moglibyśmy oczywiście rozwinąć się bardziej, jeśli chodzi o przestrzeń i zająć jakieś złoża, ale celem tej serii było po prostu wysłanie rakiety i pokazanie podstaw Factorio. Także nie rozwinęliśmy wszystkich technologii, rozwinęliśmy większość technologii, ale na przykład nie zrobiliśmy energii jądrowej, ani też nie zrobiliśmy na przykład niebieskich pasów, tych szybkich. Dlatego, że właśnie niebieskie pasy zawsze dla mnie były takim dziwnym czymś, co z jednej strony uzyskujemy bardzo późno, a z drugiej, gdy już to uzyskujemy, mamy roboty. Więc tak naprawdę większość zadań, które mogłyby te niebieskie pasy się przydać, dziwne zdanie ułożyłem, do większości rzeczy, które te niebieskie roboty mogły, niebieskie pasy mogłyby, przepraszam, jest rano, te niebieskie pasy mogłyby robić, można spokojnie używać robotów. Chociaż w tej wersji 0.16 podobno pięciokrotnie zwiększono wydajność pasów, w tym sensie, że 5 razy mniej jakby zasobów komputera używają. Są 5 razy bardziej zoptymalizowane. O, to chciałem powiedzieć. Więc używanie pasów nagle stało się bardziej możliwe, wydajne. O, no dobra, nasza mała wysepka rakietowa. Mamy... Spokojnie, jeszcze nie startuj. Nie. O, tak. Teraz się otworzy ten. Pokaże się rakieta. Okej, tutaj przytrzymuję rakietę, żeby się nie przewróciła. Wkładamy satelitę. I co? Dzięki, że oglądaliście. W ogóle nie spodziewałem się, że tak dużo osób będzie chciało oglądać Factorio i filmy, które nagrywam. Naprawdę jestem w wielkim szoku. Co, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja na pewno wiele rzeczy się nauczyłem, nie tylko w Factorio, ale też jak robić filmy i tak dalej. Więc na pewno dla mnie to była bardzo ciekawa seria. Nigdy nie skończyłem żadnej serii, więc nie mam pojęcia, jak się kończy serię. Czy powinienem robić takie podsumowanie, jak teraz robię, czy nie.
tak czy inaczej, dzięki, że oglądacie, to jest dla mnie olbrzymia motywacja, żeby nagrywać nowe filmy. Dzięki, że komentujecie, że lajkujecie filmiki. No i już co, już się zamykam, nie będę gadał, tylko po prostu wystrzelę rakietę. Także w kosmos!